Bo ten podcast zacznie się inaczej. Inaczej. Ale mam nie dawać intro, czy mamy je zaśpiewać jak ze za starych dobrych czasów? Nie. Myślę, że możemy nie dawać intro, bo. No dobra. Bo to są trzy lata podcastu. Tak. To jest trz trzyletni odcinek Jesus podcastu. I. To jest taki trochę moment wyjątkowy no nie. Ja się trochę wzruszam, szczerze powiedziawszy. No bo. To jest najdłużej robiona przeze mnie rzecz w internecie, powiedzmy, taka regularna, która uważam cały czas, że ma wartość i ma znaczenie. I tak jak zrezygnowałem w dużej mierze z mediów socjalnych, albo z ograniczyłem moje media socjalne, tak podcast cały czas, w lepszej lub trochę gorszej, ja mam cały czas nadzieję, że w lepszej formie po prostu jest i, i nagrywamy go. Tak naprawdę, co tydzień. Trwa. I teraz? Trwa. Tak. I dla mnie to jest coś takiego wyjątkowego, bo to jest już jakaś część mojej, powiedzmy, identyfikacji, czy czegoś. Jak. 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 Miałby ktoś mnie zapytać, kim jesteś? Mhm. To oprócz tego, że powiedziałbym, oczywiście, że jakby pracuję jako UX i tak dalej, to to powiedziałbym, że jestem podcasterem, albo że mam podcast, albo że prowadzę podcast. Mm -hmm. I abstrahując jeszcze od tego, czy ktoś zrozumiałby w ogóle, co mówię, to jest, to jest całkowicie właśnie inna ja prawa, ale, ale... dołożyć do tego, że... Takie małe radyjko internetowe co tydzień radio, Takie radio, ale możesz to sobie słuchać, kiedy chcesz. I właśnie to jest piękne, że wiele rzeczy się zmieniło też w naszym życiu, natomiast podcast ha. został stały i nadal został w niszy. To tak, najlepsze. Tak. Ale chodzi, chodzi po prostu o to, że, że podcast to, to jest taka już duża część mnie, mojego dorobku jakiegoś, i, i uważam, że na przestrzeni tych trzech lat, oprócz tego, że zmieniliśmy się my, i że podcast nauczył, ja mam takie, przynajmniej na, taką nadzieję, takie wrażenie, że podcast wielu rzeczy nas nauczył, bo. Myślę, że mówimy zdecydowanie lepiej, może nie, 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 nie dużo wyraźniej, ale, ale na pewno mamy jakiś. Nie taki... jakoś specjalnie bardziej merytorycznie, nie? Oczywiście, nie, ale na pewno mamy już dużo większy warsztat niż mieliśmy go powiedzmy 3 lata temu, tak? I... No i jakość. Jest. Jakość tak. też się zmieniała bo, dość dynamicznie. Dynamicznie, ale jest tak po prostu, że ten podcast się. Hmm... Po prostu pojawił w naszym życiu tak dość nagle, niespodziewanie, i trwa od trzech lat, i jest wyjątkowym miejscem. I jestem tak naprawdę ciekawy. Dzisiaj, kiedy siedziałem na kanapie i myślałem nad tematami do, do tego odcinka, to zastanawiałem się, ciekawe, ile jest osób, które przysłuchały wszystko 156 odcinków. Mhm. Ciekawe, czy jest ktoś, kto jest z nami od tego pierwszego odcinka nagrywanego na Irpocach e, przeze mnie. Tego, w którym przez 40, przez 40, 30 minut opowiadaliśmy o tym Czy ja opowiadałem o tym Do tego w ogóle będziemy robić podcast nie? No to chyba wszyscy muszą zrobić taki pierwszy odcinek Wiesz jak to jest no, za, Zawsze musi być pierwszy odcinek I podobno jest też tak, że jeśli nie wstydzisz się tego, co wypuściłeś Jakiś czas temu To znaczy, że nie, nie jesteś lepszy od tego tak, momentu Tak, tak, tak To, to jest ja naturalne na przykład, Rozwój musi ja być na zauważalny przykład. Ja na przykład mam mega cringe, jak tylko pomyślę, że jak wyglądały pierwsze odcinki. Proszę, hello. Słuchaj, to co, nagrywamy? Tak Okej. Okay. No wiesz, ale, ale jest tak, że są takie odcinki... Też nie będę ich wszystkich wymieniał, ale są takie odcinki w naszej karierze i trochę górnolotnie nazywam to karierą, ale myślę, że na podcastowym polskim, powiedzmy, ryneczku to już trochę mogliśmy się zadomowić. Ale są takie odcinki, które są, mimo wszystko, mimo tego, że były nagrane dwa lata temu, na przykład. To Są odcinkami, które dalej są aktualne i z których jestem dumny, że powstały w taki sposób. I śledzik to jest w ogóle chyba najbardziej pamiętny odcinek podcastu, przynajmniej dla mnie, jakikolwiek powstał. Opos Magnezja. <noise> Opos Magnezja, zdecydowanie. Jest też, jest też, mieliśmy taki, nie wiem czy pamiętasz, na 50 odcinek chyba? Nagraliśmy. Ile to było odcinek? Półtelego, nie, dwie godziny? Z, dwie godziny z trzema gość, gośćmi, Gośćmi, no. 69 z Pornhada, oh, wiesz, To był klasyk Ależ to było Są, są takie odcinki, które zapadną mi w pamięć yy, I zapadły mi bardzo w pamięć Po prostu wiem Bo, bo to jest tak na przykład, że yy, Ostatnio, tydzień temu, no nie, nagraliśmy odcinek mm -hmm. yy, No ja pakuję sobie komputer I tak dalej, wychodzę z pokoju I Magda mnie pyta, o czym mówiliście Ja tak, kurde, nie pamiętam <laughs> Nie mam pojęcia. Co, mówię, jutro będzie odcinek, to ci powiem, bo nie pamiętam zupełnie, o czym rozmawialiśmy. Ale są takie odcinki, które pamiętam. Tematy, które mi się przewijały wielokrotnie, jak mail. Po prostu są takie rzeczy przy tym podcaście, które, które zapamiętam na bardzo długo i które pamiętam od długiego czasu. No i tym przydługim wstępem chciałem po prostu powiedzieć Wojtek, że ja jestem... Trochę jestem dumny z nas, że przez trzy lata faktycznie ciśniemy ten temat. Jestem dumny z takiego naszego postępu, który zrobiliśmy w ciągu tych trzech lat. I tego, że, yy, że jest jedna rzecz, która się chyba nie zmieniła przez te trzy lata. I to jest chyba nasze podejście w dużej mierze, bo. Nie wiem, czy tak samo, podejrzewam, że tak, ale ja na przykład dalej uważam, że my to robimy dla fanu, dlatego żeby powiedzieć raz na tydzień o czymś, co nas interesuje i nasze zdanie na jakiś temat i po to, żeby po prostu to zrobić w dużej mierze nada dla siebie, chociaż teraz już też jest duża grupa osób, które, dla których też jakby wiem, że to robię, które słuchają tego podcastu. I... Tylko, że widzisz, myślę, że najlepszą podkładką pod to, co mówisz... E, że z jednej strony mamy dużą grupę w, w, słuchaczy, którą na maksa uwielbiamy i każdego was osobna i cieszymy się, że mogliśmy się też spotkać w innych miejscach w sieci, na których wymieniamy się myślami. E, na przykład na grupie jest wąsacze, na którą wszystkich was zapraszamy. E, ale z drugiej strony, y, podkładką pod to, że y, robimy to dla fanów i nie dla cyferek, jest to, że chyba od roku nie mamy updateowanych statystyk. Nieprawda. O, przepraszam. Nie, ale ja o, nie mówię widzę, o tejcie w sensie na stronie, bo to już wiesz, ale w sensie jakoś tak nie zaglądamy tam aktywnie. A nie, 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 nie. Ja ostatni raz tam zejrzałem w Wojtku 4 grudnia 2016 roku. No właśnie. Shit, to było dawno temu. No. Ale to dlatego, że czekałem na bardzo ważne wydarzenie. Czy czekaliśmy na bardzo A tak, ważne tam, wydarzenie? że milion miał nam stuknąć, nie? No, no tak, tylko że akurat jak wszedłem 4 grudnia to było 8 200 000, więc <głos> <głos> przegapiłem. <głos> Upsi. No właśnie. Ale. Znaczy w sobie, może powinniśmy tam zaglądać częściej, tak żeby zobaczyć, czy, 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 czy rzeczywiście coś Zyszto... się zmieniło względem, nie wiem, rok temu na ja przykład. Wiem, nie? Że, ja, ja, ja wiem, że się zmieniło to, że liczba przesłuchań każdego odcinka jest. No, do, dosięgnęliśmy do jakiegoś sufitu. Okej. Okay. I średnia, e, którą mamy, której jakby nie możemy w jakiś sposób już przeskoczyć. No nie wiem, jak to się dzieje, ale po prostu to. To te 8,5 tysiąca mm -hmm. jest takim standardem, no nie? Są oczywiście odcinki takie, właśnie jak te śledzik, czy takie jakieś nasze szalony, które mają pod 15, po 16, czy tam 18 tysięcy, mm -hmm. no nie? Ale jest generalnie tak, że 8,5 tysiąca to jest średnia. Ale wiesz co, wszedłem na stronę kontakt, mm -hmm. no nie? I tam widać jedną bardzo dużą zmianę. <grym> dobrze, Myślę, że Wyrzuciłeś dobrze tego wieloryb... Dużą. <grym> już już jed, jeden z prowadzących nie jest wielorybem. <grym> to prawda, ale może zostawmy to. Wiesz, Na stronie, no. żebyśmy po prostu pamiętali, jak było tak, kiedyś. Tak. Jak, od czego zaczynaliśmy? Od czego no. zaczynaliśmy? No więc, no więc, takim, taki, no ja chciałem długi, może trochę długi ten wstęp, ale cieszę się, Wojtek, że tak wyszło, że mamy ten podcast. Cieszę się z tego, jak on wygląda. Eee... I jestem po prostu bardzo, bardzo zadowolony z tego. A ja z tym wszystkim dokładam tylko to, że mega się cieszę, że, że poza tym, że my to sobie robimy tutaj dla fanu i że staramy się robić różne śmieszne żarty, opowiadać sobie gify i obrazki z internetu, że ktoś chce faktycznie tego słuchać. Że jak odcinek się opóźnia, to dostajemy dość wyraźne sygnały, że gdzie jest Jesłos Podcast śmiecie? Gdzie jest Jesłos. Super. Bardzo fajnie, bo to znaczy, że rzeczywiście nie robimy tego tylko dla siebie i to jest mega. No. Super. I mam wrażenie, że właśnie mieliśmy jakiś tam wpływ, nie mówię czy duży, czy mały, ale na pewno jakiś wpływ na rozwój tej sceny podcastowej w Polsce, która nadal pozostaje niszą. Nie oszukujmy się, ale rzeczywiście, nie wiem, no ja na przykład widziałem ostatnio ze dwa albo trzy nowe podcasty, które się pojawiły. Wiesz, Włodek Markowicz zaczął rozmawiać z ludźmi i wrzucać to też jako podcasty ja, szczerze mówiąc, wolę tego słuchać jako podcast niż oglądać, bo nie ja ma co oglądać. Ja, ja dokładnie tak Do samo. tego Stacja Zmiana, prowadzona przez Tomka Nadolnego i Kasię Michałowską, których dobrze znamy i pozdrawiamy serdecznie. Zresztą mega fajną aplikację Tomek Nadolny polecał tam i i tobie też polecę i naszym słuchaczom też polecę, nazywa się Charlie i ona robi research na temat osób, jak masz spotkanie z kimś ustawione w kalendarzu, to ona robi research o tej osobie w socjalach i dostajesz na tam godzinę przed spotkaniem maila z informacjami o tej osobie. Stary, to jest dopiero jazda. Bardzo fajna apka. No ale właśnie... Była, tak, no? była, była taka aplikacja która nazywa się aplikacka. Ale taka aplikacja, która nazywała się Duno Nie wiem, nie czy znaż. kojarzysz Chyba nawet kiedyś o nim mówiliśmy A przynajmniej takie mam wrażenie Ale to była aplikacja, która e, To był taki notas mhm. I jak sobie notowałeś tam To on ci potem robił research na temat tych rzeczy, które tam zanotowałeś Więc oprócz twojej notatki A. Miałeś research od razu zrobiony nice. To było spoko no, Bo to mamy roboty, nie? Żeby robiły za nas pracę yy, I żeby, się, żeby nas zwolniły później Z pracy trudnej yy. Ale tak, bardzo, bardzo się cieszę, że, że to robimy, że jesteśmy twardzi, że nie przestaliśmy, że odcinek był zawsze co tydzień, yy, nawet jak tam nagrywaliśmy go w róż na różne sposoby, ale zawsze się nagrywaliśmy udawało. go, na nagrywaliśmy go nawet na dwóch różnych kontynentach. No, Wojtek, to prawda, to prawda. No ale widzisz, udało się, tak? Jakby staraliśmy się jednak, yy, żeby nie było tej przerwy i póki co przez trzy lata uważam, że to jest naprawdę dużo czasu. Udało nam się to i niech tak będzie dalej. Róbmy to, dopóki nam sprawia to przyjemność i dopóki Wy też tu jesteście z nami i chcecie słuchać naszych wywodów przez tą mniej więcej godzinę tygodniowo. Super. Ściskamy bardzo Was i pozdrawiamy, machamy do Was. Nie widać tego, ale, ale machamy do Was oczami. Bardzo, bardzo fajnie. Już, już, już nie, nie skupiamy się na tym, ale wiecie, jak to jest. Siedzimy z Wojtkiem i nagrywamy ten podcast raz na tydzień, i w końcu przed taki moment, który mamy znowu jakiś Januleusz. <laughs> wiadomo. No, trzeba. Ta, wypijmy za to wodę. Właśnie, wypiję całą szklankę, niechcący. No ale to dobrze. Cioget, cioget, więc wypijesz całą. Wy, wypiję ci trzy puszki coli na przykład. Oh, Saudi pups. Bardzo dobrze. Ale bardzo, bardzo dobra była. <laughs> który locznik? No najlepszy 1917 Och, no to rzeczywiście O, to ja mam w ogóle temat od razu przy No tym. to jedziesz Słuchaj, czy wiesz, że Na stacji kosmicznej Były kiedyś automaty z Coca-Colą? Nie, nie wiem tego By, Był kiedyś automat z Coca-Colą On trzymał w sobie niestety tylko 1,67 litra Coca-Coli Gazowane i tak dalej Do tego była specjalna jakby Szklanko, butelka Aha. Z której można było pić dalej gazowany napój. Wow. No bo wiesz, gaz inaczej zachowuje się w przestrzeni kosmicznej. I teraz nie ma już więcej gazowanych napojów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w kosmosie. I powód jest bardzo prosty, bo kiedy jesteś na Ziemi no. tak, i działa na ciebie grawitacja, to bąbelki po prostu idą sobie do góry. No tak. Bo są lżejsze ja... niż. Tak, i kiedy tak. napijesz się i chcesz sobie, chcesz, żeby ci się odbiło, to po prostu ci się odbija tymi bąbelkami, które właśnie tam miałeś, mm -hmm. tak? Niestety w kosmosie nie działa to w ten sposób. I teraz bombelki są rozłożone równomiernie w całym napoju, bo po prostu tak to mm -hmm. działa. E, I jeśli napijesz się gazowanej coca w kosmosie i będziesz chciał sobie, żeby ci się odbiło, to jednocześnie oprócz Coca-Coli wyrzucisz też trochę treści rządkowych. Pozdrawiam, miłego dnia. O, oh boy! Oj, i teraz, dlaczego o tym mówię i skąd, Paweł, ty wiesz takie głupoty? Skąd ty wiesz? Oprócz, oprócz tego, że czytam bardzo dużo książek o kosmosie, mm -hmm. oglądam bardzo dużo filmów o kosmosie. Paweł, jakby co, przygotowuje się do podróży na Marsa. Tak, tak, słuchajcie, bo lubię Marsy. Ale jest żart był taki, jest. Jedno się nie zmieniło przez trzy lata, tak. nadal dowcipy są strasznie dramatycznie i słabe. <laughs> Dokładnie. Słuchajcie, a tak naprawdę byłem dzisiaj na wystawie, która nazywa się Wystawa Space. I ona się kończy chyba nawet 19, czyli no my nagrywamy to 18, więc jutro. No to trochę słabo. Ale ale nie, właśnie nie do końca. Znaczy, Zastanawiam się nad tym, bo z jednej strony e, trochę słabo, bo jak ktoś usłyszy to, to będzie może chciał pójść, to nie będzie jakby mógł pójść, powiedzmy. No. A z drugiej strony, e, moja opinia na temat tej wystawy jest taka, Wojtek, że. Ja nie do końca polecam tą wystawę, Dobre? więc jeśli o. ktoś chciałby tam iść, to myślę, że to jest trochę zmarnowany czas, trochę zmarnowane pieniądze. I teraz może powiem dlaczego, bo w ogóle to jest wystawa, która jest zrealizowana pod patronatem NASA. Mhm. E, to jest wystawa, w której masz e, przedstawiony bardzo pobieżnie, tak naprawdę bardzo pobieżnie e, program kosmiczny, takie jakby kluczowe elementy, czy kluczowe miejsca, czy kluczowe pojazdy. Czyli od wystrzelenia pierwszej rakiety, przez rakietę, która wyniosła Gagarina, przez y, program Gemini, Marinera Apollo, mhm. przez Łaziki, a przez, właściwie przez Łazik, no. tak? przez y, wahadłowce, y, wnętrza tych. Y, tych różnych e, pojazdów do tego e, przez stację kosmiczną Mir mhm. i koniec, okay. no nie. nie? No i można dotknąć skały księżycową, jeśli taki coś... I teraz e, jest tych elementów, tutaj jest napisane, że ponad 100 kosmicznych eksponatów prezentowanych na 3000 m, kwadratowych, no, no nie? I teraz abstrahując od tego w ogóle na początku miejsce, to jest na Mińskiej 65, to jest koniec świata, Wojtek, no nie? Ale że to tam, w sensie, że gdzie to jest? Ja nie wiem, czy jest niska. To jest yy, kamionek, Praga. O oh no dobra. No, trochę koniec świata, ale. No więc, ale dotarłem tam. Jechałem tam przez ponad godzinę, no ale dotarłem na miejsce. Bilet kosztuje 6 dych. Hmm. Ale, powiedzmy, no, że nie jest to mało. No, wiesz, no, Zależy od wystawy, no. No, ale powiedzmy, że nie, że nie jest mało to mało. Mało to nie teraz... jest. I teraz y, kolejna rzecz jest taka. Eksponatów nie jest zbyt dużo. No miało być ponad 100. No ale nie jest zbyt dużo, bo przechadzasz się pomiędzy nimi i tak naprawdę jest, wiesz, chyba oni traktują bardzo dużo elementów jako eksponat, tak? Okej. Okay. No ale tu nie jest, jest szczoteczka do, do zębów. Yy. Do tego, no może tak potraktować na przykład, bo jest taki, taka jedzenie kosmiczne. Mhm. Może zobaczyć, jak wygląda jedzenie astronautów i tak dalej. No i może potraktowali każdy pojemniczek jako osobny eksponat, no, no. wtedy by się zgadzało. No, może tak być. Począwszy od tego, że sala jest nieoświetlona praktycznie i są takie małe lampki, przez które utrudniają czytanie, bo są takie tablice przed i możesz sobie przyjrzeć, co to jest w ogóle, nie? Widzisz na przykład jakiś tam rakiety i możesz się zapytać, zobaczyć, co mhm. to jest. No, ale ciężko, jest bardzo dużo ludzi, więc ciężko się dopchać, żeby w ogóle przeczytać. A jak już będziesz przy przeczytaniu tego, no to niestety się okazuje, że nie za bardzo nie dużo zobaczysz, bo jest bardzo małe literki i tak dalej. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że mm, no te eksponaty są tak naprawdę no niby niektóre fajne, ale nie ma, jak, nie, nie ma też jakiegoś takiego urwania tyłka, no nie? E, ale nadal są z kosmosu, no. No, trochę tak. Teraz są, jest tam parę fajnych elementów. I przez parę fajnych elementów mam na myśli, że jest na przykład symulacja kupoli, czyli takiego miejsca na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie są szyby i możesz sobie właśnie oglądać kosmos, tak? Jak le lecisz na, nad Ziemią, tak? To możesz po prostu z tego miejsca, jest tam chyba 9 czy 10 szyb, możesz sobie naprawdę popatrzeć na kosmos i, i wiesz, poczuć się fajnie. Jest taka symulacja tego, okej, okay, to wygląda mm -hmm. fajnie. Jest mm, replika. Łazika księżycowego, e, który no, jest w wersji 1 do 1 wygląda naprawdę ciekawie, fajnie. Możesz sobie zobaczyć, jak wyglądają koła, które są szalone, bo to są puste koła w środku e, zrobione z aluminium. Mhm. E, wnętrza jakichś pojazdów, do których wejść oczywiście nie można. E, do niektórych można, ale do takich wnętrz, gdzie jest faktycznie dużo przycisku tak dalej, to nie to już nie. Mm. Bo byś wystartował. No i wiesz, chodzi o to, że jest po prostu. Trochę takich fajnych rzeczy, ale bardzo niewiele i niestety nie można się jakoś szczególnie... Co, wejść nie w interakcję wiem. z tym, tak? No nie można zupełnie wejść mm -hmm. w interakcję. Jest tam w ogóle jakaś taka strefa, gdzie poczujesz jak astronauta, czyli wkładają cię w, w, do takich, wiesz, żyroskop, mm -hmm. nie? I kręcą to w no, różne okay, strony, wow. No. Albo symulatory lądowania wahadłowcem. No, powiedzmy, że OK, a z drugiej strony, no kurde, to tyłka to nie rwało. Jest model stacji MIR, więc może sobie wejść do jeden do jeden, zobaczyć, jak to wygląda, ile oni mieli tam miejsca i tak dalej. Powiedzmy, okej. Okay. Mm. A cała reszta jakaś taka trochę słaba. No więc, no jeszcze to, że jest bardzo dużo ludzi. Jak ktoś jest nie, nie umie po angielsku na przykład czytać, bo to nie jest wbrew pozorom takie popularne i mm -hmm. wszystko, no to ma być miał problem, bo na przykład jest taka wystawa, y, tam takie jakby stoją ścianki małe poustawiane i na tych ściankach są opisy e, ważnych misji Apollo i przez ważnych to mam na myśli mówię pierwsza ta nieudana z tym tragicznym y, pożarem, y, tam czwarta, dziesiąta, jedenasta, trzynasta, wiesz, wszystkie takie, w których coś się wydarzyło y, ciekawego jeśli przez ciekawe mam na myśli pożarem albo coś. No ale albo, albo zastosowanie łazików, i w ogóle. To są bardzo fajne opisy ze zdjęciami w ogóle, tylko opisy są całkowicie po angielsku. Nie ma tłumaczenia w ogóle? Nie ma, nie ma. Hmm, to ciekawe. No wiesz, to nie, nie był dla mnie to problem, nie? ale mimo wszystko idziesz na wystawę polską, gdzie prawie wszędzie są polskie napisy, ale jak chcesz poczytać o misja Apollo, to niestety, ale nie ma tam. No i, i, i wszystko jest realizowane dość pobieżnie. Są y, materiały wideo do większości z tych y, eksponatów, typu na przykład y, jest. Aha, jest na przykład kombinezon, tak? Taki kombinezon, z jakiego korzysta się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, i obok jest Chris Hatfield, wideo z Chrisem Hatfieldem, który pokazuje, jak to działa, nie? I to jest taki minutowy materiał zapętlony. No i jest to przy paru, przy paru takich yy, w eksponatach, tylko to nie są rzeczy. No, może jak ktoś nie interesował się absolutnie, no to będzie dla niego to coś absolutnie nowego, nie? Tylko to są, wiesz, takie dość najpopularniejsze, powiedzmy, wideo, jakie może znaleźć na temat Łazika, no to, to, to oni tam je puścili, nie? Jak Łazik sobie jeździ. Więc wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale myślałem, że będzie trochę lepiej. To miejsce też nie pomaga. To, że jest tam absolutnie ciemno i nic nie widać, to też nie pomaga. Mhm. Bo niby atmosfera i atmosfera, a z drugiej strony naprawdę jest strasznie słabo. Więc ja w ogóle zrobię tak, że Wojtek tobie wyśle jedno zdjęcie i żeby zobaczył jak tam jest ciemno, a wrzucę to zdjęcie też do opisu i zdjęcie było iPhone 7 Alright. Plus. Akurat to była wersja panorama, więc no to... o, widzę, że no tak, to rzeczywiście jest ciemno. Więc tak. No dobrze, no. No i trochę szkoda, bo myślałem, że będzie lepiej, no ale nie jest lepiej i, I ktoś chciał iść i nie poszedł to niewiele straci Jeśli ktoś nie chciał pójść To może zrobił dobrze Ja poszedłem i sprawdziłem Na własnej skórze i się okazuje, że e, No było w miarę Ale 60 zł za, za taki Spędziłem tam godzinę Ale ja naprawdę wszystko Godzinę? Naprawdę mm. tylko bo właśnie się zastanawiałem tak opowiadaj, że wiesz, tych eksponatów trochę jest i że jest czytania, dużo jakieś filmy, jakieś coś tam i spodziewałbym się, że tam spędzisz nie wiem no 3-4 godziny, tak jak nie wiem, jak idziesz do Centrum Nauki Kopernik, to tam po prostu wiesz, najlepiej cały dzień spędzić, żeby rzeczywiście wszystkiego dotknąć, wszystkim się pobawić i tak dalej. No nie, nie. Tutaj spędziłem po prostu godzinę. No to, trochę mało. To nie? bardzo mało. To bardzo mało. To jest złotówka za minutę. Tak. Tak. To się nie, tak. nie, to, to nie opłaca. <grystanie> no więc, więc, tak, tak. No. no dobrze, dobrze, dobrze. Ja chciałem poruszyć taki temat, z którego nie ruszaliśmy, i tak żeśmy tylko jedno zdanie powiedzieli, że żena i w ogóle wstydnie, ale jako, że temat znowu wrócił. Za pośrednictwem mojego ulubionego kanału na YouTubie. H3Nation. H3. 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 E... Jezus, ja w ogóle to oglądałem dzisiaj ten wideo, to wideo, o którym ci no. Jest doskonałe. Tak, tak to. No, zalinkujesz to do opisu, jeżeli ktoś jakimś cudem nie widział tego materiału. Ale tak, jak ja dowiedziałem się o tym, że H3 zrobiło materiał o tym, jak Jakubiak zbudował to studio Ellen i puścił wideo, że najpierw w ogóle oszukał wszystkich ludzi i napisał, że leci do Ellen, wszyscy tam klaskali, bo o ja super, Łukasz, fajnie, że lecisz do Ellen. I później się okazało, że to jednak ściema i on to wszystko zbudował tu w Warszawie I, i, a, i najlepsze jest to, że bardzo duża grupa jego wielkich fanów mówi, o super Łukasz, brawo, wcale nie jestem zły, bo właściwie to sprawia, no co już prawie marzenie spełniłeś swoje, więc brawo, brawo Łukasz, super. No, mnie to trochę zaskakuje, że ludzie tak reagują i trochę mnie to przeraża, szczerze mówiąc, ale zacznijmy od początku. Łukasz Jakubiak, znany, znany z tego, że generalnie bardzo lubi znanych ludzi. I, i myślę, że akurat Easton bardzo ładnie to podsumował, że ich fetyszyzuje i muszę powiedzieć, że to jest chyba najlepsze słowo. To znaczy, że ocielanie się o y, znanych ludzi, robienie z nimi selfie jest dla niego, wiesz, spełnieniem marzeń. No to jakby spoko, no. ja nie wchodzę w to jakie... Każdemu to... jego pornografia. O to właśnie chodzi, więc nie, nie, nie mam z tym żadnego problemu, akurat takie marzenia i luz. Ym, natomiast i, i, I dopóki jakby, wiesz, to wszystko się działo w jego głowie i on po prostu transmitował to na zewnątrz i ludzie, wiesz, mu klaskali, to jest jakby spoko, no. nikomu nie robi krzywdy, nie? Natomiast w momencie, kiedy zamieniło się to w, w wykłady motywacyjne, na których z dobrego źródła wiem, on po prostu opowiada swoją historię. Wiesz, jak idziesz na wykład Łukasza, to po prostu słuchasz o tym, jak zrobił sobie zdjęcie z Lady Gagą. Nic więcej stary. To jest cały czas ta sama śpiewka. I nie wiem, no, ktoś to w, ktoś wymyślił, że to ma inne osoby inspirować do tego, że nie wiem, nic ich nie zatrzyma, mogą zrobić wszystko. Bo, nie wiem, jakby. Y, jesteś diamentem. Jesteś wody. diamentem i tak dalej. W każdym razie, wiesz, jakby, no dobra, powiedzmy, że tym też. No już zaczyna się robić trochę cringy, bo. Wychodzi wtedy do ludzi i trochę sprzedaje im coś, trochę takie oszukane, wiesz, zapakowane w ładny, w ładny papierek, że mogą wszystko, że niezależnie od tego, jak dojdą do swojego celu, to najważniejszy jest ten cel, wiesz. Tu się robi problem, bo w momencie, kiedy on w tych wszystkich swoich historiach gdzieś zawsze ocierał się o to, że że najzwyczajniej w świecie albo kogoś oszukał, albo kłamał, a już akcja z Ellen jest chyba najlepszą emanacją tego wszystkiego, że on w pewnym sensie sprawia, że kłamstwo jest już okej. Okay, że można sobie pozwolić na małe kłamstwo, skoro jest to wiesz, droga do celu, a cel jest większy niż, niż to kłamstwo. No, ja się nie mogę z tym zgodzić. Znaczy, po prostu uważam, że y, mamy prawo do popełniania błędów, mamy prawo do robienia głupich rzeczy, y, jesteśmy tylko ludźmi, Nie ma z, tym, z tym nie ma naprawdę problemu. Można popełnić błąd i można później przeprosić i powiedzieć, tak, popełniłem błąd, i naprawdę wszystko jest okej. Okay. Tylko problem mam z tym, że koleś, który ma być przykładem dla innych, mówi im: słuchajcie, kłamstwo jest OK. No to dla mnie z góry po prostu taki człowiek nie powinien obracać się w opinii publicznej. A niestety takich ludzi, wiesz, Łukasz nie jest sam. Takich ludzi jest dużo i jest bardzo dużo znanych mówców motywacyjnych, którzy po prostu ściemniają. No. I, I to jest ich, jakby, główny, wiesz, taka cecha, która ich łączy. Przeraża mnie to, bo ludzie, wiesz, wierzą w to, że idąc na taki wykład na pewno dostaną takiego kopa motywacyjnego, że zrobią coś ze swoim życiem. Tylko, że zwykle, wiesz, no tak się nie kończy. Znaczy, to może to pomoże jednej, dwóm osobom, ale z tej całej sali wypełnionej ludźmi, yy, którzy zapłacili za to kupę kasy, tak naprawdę, wiesz, no, 1% może rzeczywiście skorzysta z tych rad albo poczuje, że one jakkolwiek wpłynęły na jego życie, a reszta wyjdzie stamtąd napompowana pozytywną energią i wróci do swojego zwykłego życia i, i, i nawet to jest śmieszne, że oni nawet nie będą czuli w sobie takiego Poczucia, że kurde, wydałem tą kasę i nic z tego nie mam, nie? Bo po bo, bo samym spotkaniu wyszli na pompowanie, bo było fajnie y, opowiedziane. To jest właśnie taki problem, że jeżeli ktoś daje prelekcję, to taka myśl, która mi wpadła w międzyczasie, że jeżeli ktoś daje prelekcję i robi to dobrze, w sensie jest dobrym mówcą, nie? Fajnie wyprowadza argumenty, czujesz, że kurczę, to, co mówi, ma sens i tak dalej. To niezależnie od tego, czy to ma wpłynąć na Twoje życie, czy w ogóle wykorzystać cokolwiek z tych wszystkich rad, które usłyszałeś, to po samym wykładzie będziesz się czuł dobrze i to Ci zostanie na później. I później nie, nie, nikomu nie powiesz, że wiesz co, byłem na tym wykładzie, ale wydałem kasę i nic mi to nie dało. A przy okazji jeszcze masz ten wstyd, że nawet jeżeli zdajesz, zdasz sobie z tego sprawę, to ten wstyd sprawia, że nie powiesz tego nikomu, bo przecież głupio, że poszedłeś na wykład, który. mam na występie nie jakubaka, musiałem się myć trzy razy. No, no właśnie, nikt tak nie zrobi, nie? Więc to jest problem. I teraz jak yy, zrobił taką akcję, że zbudował studio podobne do Ellen i jakby tutaj mega szacun, rzeczywiście yy, produkcyjnie jest to zrobione na, naprawdę na wysokim poziomie. Odtworzenie studia niestety zdarzyło się tak, że w międzyczasie to studio się zmieniło u Ellen i w ogóle w momencie, kiedy on puszczał ten materiał, to, to studio już zupełnie inaczej wyglądało, no ale powiedzmy, że dobra, nie czepiajmy się szczegółów. Ale ten materiał jest strasznie dziwny yy, i... No i, On z czasem Igra w tym materiale Tak, tam igra mocno z czasem I no, jakby nie chcę opowiadać tego Jak podeszli do tematu sześć, sześć, H3, Opowiemy H3. wam całe wideo No właśnie, nie będziemy tego robić Obejrzyjcie sobie H3 i myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie I teraz Co się wydarzyło? Ponieważ, dlaczego w ogóle skłoniło mnie to Do opowiedzenia tej całej historii Łukasz Jakby ja spodziewałem się tego Jaka będzie jego reakcja że zamieni to wszystko, że jakby, no bo wiesz, temat znowu wraca, nie? Już była fala jednego hejtu, ale nagle pojawia się, wiesz, Ethan and Hilla i H3H3, więc przychodzi fala kolejnego hejtu. Więc co Łukasz robi? Bierze sobie tą falę hejtu i zamienia na sukces, standard. Standard przy wszystkich tego typu mówcach motywacyjnych. To znaczy, że niezależnie co się dzieje. Hejtują, hejtują mnie, mnie wiecie dlaczego? Bo ja osiągłem więcej. Tak jest, bang, bang, bang. Nie? I teraz osiągłem coś, <grym> czego oni nie osiągną. Osiem godzin temu Łukasz pisze. Dziękuję za wsparcie światowym mediom, w tym amerykańskiej telewizji, która mówi o projekcie już kolejny raz. Wszystkie artykuły poza Polską. Pozytywne, a zaczęło się od komika, który nie zostawił na mnie suchej nitki. Wszystkie to ja bym jakby zawsze unikał tego typu sformułowań, bo nie wszystkie, więc. Szachmat. Ale uwaga. Yy, yy, no, oczywiście. Poziom wypowiedzi świadczy o wypowiadającym, a nie o adresacie. To ewidentnie jakby, wiesz, taki niby przytyk do H3, tylko że on zupełnie nie wie, kto to jest i on zupełnie nie wie, że oni tak się komunikują ze swoją fanbazą od dobrych czterech lat i jakby oni się wcale nie zmienili i są cały czas tacy sami i tak samo podchodzą do cringy videos, także spokojnie. W ogóle ja się, ja się trochę zdziwiłem, że oni nie musieli założyć... No właśnie dziwię się, że nie założyli, po prostu wiesz, chyba ta radiacja zostanie w nich na długi czas. No i teraz, czyli jak minus zamienił się w plus. Ilość zamówionych, ilość zamówionych wykładów motywacyjnych od czasu akcji to blisko 40. Wzrost odporności znacząca, czyli widzisz, w ogóle nie bierze do siebie nic z tego wszystkiego. Nie bierze do siebie żadnej krytyki. Po prostu nieważne co mówią, ważne żeby mówili. I teraz jest bardzo ważne zdanie Edit, czyli edytował ten post Nie wiem dokładnie o której godzinie, ale nieważne Jeżeli kogoś ta akcja uraziła To nie mam prawa dyskutować z jego emocjami Mogę tylko przeprosić I teraz to są takie przeprosiny, ale nie przeprosiny Bo zobacz Takie słuchaj, no. jak ciebie zabolało, że ja kogoś okamałem no tak, to trochę gdy, twój przepraszam, problem. Że cię, to, przepraszam, że cię zobolało. Właśnie. Nie? I to tak nie On działa On Nie przeprasza za to, że okłamał. No właśnie. Buzi. Nie przeprasza za to, że zrobił sobie po prostu. zrobił z wszystkich sobie trola. No nie? Tylko przeprasza ludzi za to, że mogli poczuć się urażeni. Że, mo no. że mogli się poczuć urażeni. Na zasadzie, wiesz co? Jesteś kretynem. <laughs> Ale przepraszam za to, że... że jesteś kretynem. Użyć... Przepraszam, że użyłem słowa kretyn. Tak. Tak. Jeśli cię to uraziło, że... Jeśli uraziło cię, że jesteś skończonym kretynem, idiotą generalnie i jakby jesteś nie wart załamanego grosza, to przepraszam, że mogło urazić cię moje słowa, no ale co zrobisz? Taka prawda jest. E, no właśnie i widzisz, on w ogóle nie widzi w tym żadnego problemu i mnie przeraża właśnie to najbardziej, że... Legitymi legitymizuje kłamstwo. Że on sprawia, że kłamstwo nagle przestaje mieć ten negatywny wydźwięk i jest uzasadnione w określonych przypadkach. A już myśląc o tym, że gościu, wiesz, opowiada innym, jest dla nich wzorem, je, z, jest znany, dużo ludzi go on, zna i kurde, gościu, no nie, po prostu nie ma takiego. On, on nie bierze absolutnie odpowiedzialności za to, co robi? Bo najważniejszy jest cel i jego osiągnięcie. I wizualizacja. Czy jeśli będę bardzo dużo myślał o tym, żeby jak miał mniejszy nos, to czy on będzie miał mniejszy nos, czy nie będzie? E, żebyś mniejszy. się nie zdziwił, jak pójdzie kiedyś się sobie go zmniejszy i powiesz, kurde, zadziałało. <laughs> nie no. Wtedy pójdę do, wtedy pójdę do niego na... na no no na koniecznie. Nie no... Y Naprawdę, mam, mam ogromny problem z tym, że ludzie o takiej pozycji, którą sobie wypracowali przez lata, lepszym czy gorszym sposobem, nie, nie wchodzę w to, ale generalnie musi brać odpowiedzialność za swoje słowa, musi brać odpowiedzialność za to, że jest znany i to, co mówi, naprawdę przekazuje ludziom, i ludzie to biorą do siebie. I jeżeli ktoś mówi, że kłamstwo jest ok, to ja mówię, nie jest ok, i Łukasz, naprawdę powinieneś przeprosić za to, że skłamałeś i nie Mówić, że no, musiałem skłamać, bo inaczej nie byłoby takiego rozgłosu. Nie, ziomuś. Można było to rozegrać naprawdę na tysiąc różnych innych sposobów, biorąc, yy, nie kłamiąc i na przykład yy, podpowiadam jeden. Wiesz co mogłeś zrobić, ziomek? Mogłeś wysłać to wideo do swoich fanów i powiedzieć: Zobaczcie, zbudowałem taki studio, yy, nagrałem to z yy, aktorką, która jest podobna do Eln. Pomóżcie mi dostać się do Ellen e, i wysyłajcie to do niej w mailach albo jakkolwiek. Zróbcie szum w internecie, zróbmy z tego, wiesz, sekretną akcję, Zróbcie coś hałas. tam. Zróbcie hałas. Zaangażować swoich ludzi, a nie oszukiwać a nie ich. nie rzucić zdjęcie i napisać: Dostałem się do Ellen, bo się okazuje, tak naprawdę to zatrudniłem aktorkę, która będzie udawała Ellen i będzie mówiła o tym, i heard your motivational speaker, yes, very good, cause I'm here. Ja mówię, Jezus Maria, po prostu, wiesz, od razu, Wojtek, założyłem sobie okulary. Wiem, bez nie? tego nie dasz się tego oglądać. Założyłem okulary, założyłem bluzę, taką, co mogę zaciśnić kapur, nie? Żeby tylko okulary wychodziły. I mówię, dobra, jestem gotowy na kolejną porcję. Okazało się, że nie byłem no, gotowy. No, niestety. Um, i Wiesz, chciałem to dobrze, powiedzieć. Że ukradłem kombinację. <grystanie> właśnie. Nie, no, chciałem to poruszyć, bo jakby. boli mnie to, że naprawdę. Właśnie, jeszcze jest jedna rzecz najgorsza. Że mimo to wszystko ludzie mu piszą pod, w komentarzach, że super Łukasz, fajnie, nie przejmuj się hejterami, jesteś w, w dobrym człowiekiem. Łukasz, do przodu, gratuluję, trzymam kciuki. Lili, lili, nie? dlaczego ludzie nie czują tego, że, że on naprawdę zrobił im krzywdę, nie? Jakby no, kurde, no, nie, nie, nie rozumiem. Znaczy to jest już tak, za tak zaślepienie y tak, tak, na w takiego stopnia, że wiesz strasznie mi to trudno zrozumieć. Jest to słabe... Y i nazywanie H3 haterami to też jest w ogóle śmieszne. Posłuchajcie, o czym oni mówią. Oczywiście, że używają mocnych słów. Szczególnie, że to jest właśnie zabawne. U nas w Polsce nikt aż tak mocno by o Łukaszu nie powiedział, bo Łukasz też ma bardzo dużo znajomych i mam takie poczucie, że wiesz, youtuberzy nasi, komentujący generalnie rzeczywistość, raczej tak podchodzą do tego lajtowo żeby żeby, wiesz, może nie obrazić bo już się kiedyś spotkamy i będzie taka głupia sytuacja, a wiesz a oni mają dystans, jakby mogą ja mam takie zdjęcie zrobiłem takie zdjęcie w iSpocie, nie wiem czy wiesz kiedyś byliśmy na evencie wtedy co pokazywali nowe Apple Watcha chyba i to było chyba, a to pokazywali iPhone 7, nie? tak, chyba tak i ja mam takie zdjęcie, które zrobiłem tam i całkowicie w ogóle przypadkowo Naprawdę przodkowo. Na tym zdjęciu jest pan Jakubiak. O! Tak? No właśnie. A. Tak. I teraz szukam tego zdjęcia, Wojtek. Ale ono było chyba dawno. <grym> Okej. Okay. Bo to była taka sytuacja po prostu, że ja zrobiłem... Powiedzmy... Użyję tego... Że zrobiłem selfie. I po prostu w kadrze był, był też... E, Lukas. No. I teraz... Lukas wyczaił, że robię zdjęcie. To absolutnie nie jest przytyk do niego, bo po prostu ja by, gdybym zrobił, widział taką sytuację, zrobiłbym mm -hmm. praktycznie dokładnie no. samo, no bo wiadomo. Jak już ktoś robi zdjęcie, to dobrze było wyglądać na nim dobrze i tak dalej. Tak nie? No i teraz mam zdjęcie z panem Jakubiakiem mm -hmm. i Wojtek, ja na przykład nie boję się powiedzieć, że Łukasz zjebałeś. Hashtag Łukasz zjebałeś. I y Naprawdę jak kiedyś go spotkam na żywo i będzie taka. To okazja... powiem Łukasz słuchaj, niestety, ale uważam, że zjebałeś wtedy. I to, jest, to są y, mocne słowa. Ja wiem, to jest przekleństwo. No, u, u mnie w domu za takie przekleństwo płaci się 20 zł. I teraz jeśli Magda to przesłucha, to mnie skasuje, bo jestem w domu i y, będę musiał zapłacić 20 zł, żeby nie przekinać. No nie? tak. No ale y, sytuacja jest jakby. To poważna, tak? Łukasz po prostu zrobił coś, co jest absolutnie bardzo nie fair i co jest absolutnie słabe w stosunku do Eee, no do wszystkich. Do wszystkich, tak? do, nawet już nie mówię o mediach, nie? Jakby to, to też media, wiesz, mówi się tak, dały się nabrać, bo nie sprawdziły źródeł. No, Ziomuś, ale wiesz, dostać się do Ellen, nawet zapytać ją o to, e, czy rzeczywiście zaprosiła Łukasza, czy nie, to nie jest takie proste. Oczywiście media powinny mieć takie możliwości i tak dalej, ale źródłem tej informacji był sam Łukasz, nie? Więc jakby. To nie jest, to tak nie działa. Jeżeli Łukasz mówi, hej, zaprosili mnie do Ellen i dzwoni do niego e, dziennikarka i mówi, tak, zaprosili cię do Ellen, e, czy możesz potwierdzić tę informację? To on mówi, tak, zaprosili mnie do Ellen. Wiesz, no kurde, no... <grym A <grym i to pana. potem poszło, nawet to w onecie było, że zaprosili go i że to taka oficjalna no, rzecz, nie to, wiem czy Może jak, no, bo... i tak, no wiesz, no nasi też się dają złapać w takie pułapki, no bo to jest bardzo prosta pułapka, nie? Jakby bardzo prosta. I... No, boli. No to jakby boli, jakoś. Jacob, to bola. O, nie ma Jacob. Nie. Nie. To bolało To bolało, nie powinno tak być i to nie jest. No, no nie no, nie można tak robić. I nie można też w taki sposób przepraszać ze swoje błędy, gdzie mówisz, że ej, przepraszam, tych, którzy czują się urażeni. Jakby nope. Przeproś za to, że skłamałeś ziomek, no. Po prostu. To jest takie proste, ale niektórym po prostu nie przechodzi przez gardło. to Bo jest... jest motywacyjnym spin No właśnie. I straciłby, y, wiesz, y, creditability. creditability I tak? to chyba to właśnie. Chciałem to z siebie wyrzucić, Kredit bo score. bardzo trudno jest też zebrać myśli, na przykład w jakimś krótkim tweicie, chociaż zrobiłem to już przy pierwszej fali, zaraz po tym, jak on opublikował to wszystko i już wiadomo było, że to jest ściema. Natomiast trudno jest wytłumaczyć, dlaczego tak naprawdę jest to nie w porządku. I myślę, że. Jeżeli rozbierzemy to na kawałki i dojdziemy do tego, że po prostu chodzi o zwyczajną uczciwość i kłamstwo, no to jakby trudno jest z tym dyskutować. I wydaje mi się, że. A, i to, to jeszcze, żeby było jasne, to nie chodzi o to, że nie, pow... znaczy, że nie kłamiemy w ogóle, wiesz, że człowiek dobry nigdy nie skłamał. To też nie jest prawda. No, zdarza się każdemu, wiesz. Jakoś tam skłamać. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę rangę tego wydarzenia, wiesz, no bo wyobraź sobie taką sytuację. Yy, rozmowa, yy, jesteśmy na wykładzie motywacyjnym, na którym słyszymy, że no yy, tutaj, tu troszkę skłamałem, tam skłamałem, ale wiecie, cel jest najważniejszy. No i teraz taki człowiek wychodzi sobie z tego wykładu i mówi: Chciałbym pracować w. Microsoftzie, albo, nie wiem, w Apple. I idzie na rozmowę kwalifikacji no, i mówi, słuchajcie, ja umiem um. wszystko zrobić, a oni się, jak okazuje, y, że on nic nie potrafi i został tym dyrektorem. No, czy obsłuchując, czy tak procesy nie działają, no, nie, ale został tym dyrektorem, powiedzmy, i mówi no, do niego, no słuchaj, no to teraz, wiecie co, bo to jest trochę tak, że ja trochę skomałem, bo bardzo chciałem tu być. Ja sobie to wizualizowałem, słuchajcie, widziałem już od dawna, że będę tu siedział na tym miejscu, no i właściwie siedzę, nie, więc, y, wygrałem. słuchajcie... <śmiech> pozdro. <śmiech> Szarpaczku. No i właśnie widzisz, to, to jest głupi przykład, ale wydaje mi się, że pokazuje to, jak to może być szkodliwe, a to naprawdę jest szkodliwe. Na takim poziomie nie róbmy takich rzeczy. Po prostu. Łukasz, dobra rada dla Ciebie. Przeproś, że skłamałeś. Nie kłam więcej i y, proponuję hashtag: y, zrealizuj swoje marzenie bez skłamania challenge. Co ty na to? Czy myślisz, że się podejmie tego? Nie, nie wiem, czy taki długi odcinek, długi opis odcinka może być. No jak? Zrealizuj swoje marzenia bez kłamania challenge. Zrealizuj swoje marzenia bez kłamania challenge. Dobra, zrobiłem takie no Wspaniale, odcinek. wspaniale. To jest moja odezwa. z całym, Z, z całą serdecznością i jakby wiesz. Bo, Chciałem, żeby, żeby było jasne, lepiej, no. my, bo, żeby było jasne, my do Jakubiaka tak jakby nie mamy nic personalnie. Nigdy mi nie tak? Oglądałem parę jego tych 20 metro kwadratowych wideo, jakby spoko, powiedzmy, nie mój poziom, ale okej. Okay. No bo, bo ja ty, nie mam 20 metrów. 45 minimum, co? Ja tak 45 minut. Nie, no ale chodzi o to, że po prostu jakby każdy sobie żyje. Tylko kiedy robi się już coś takiego, to trzeba się liczyć z tym, że może zrobić sobie kuku ktoś, yep. nie? E, no, więc y, i myślę, że Łukasz sobie trochę zrobił tym kuku, więc tak, tak to wygląda. Dokładnie. Ale enough about uh, Lucas. Let's talk about something more uh, interesting, like the Ellen DeGeneres show. <noise> Please don't. Nie, no, nie, nie, nie. Jest jeden temat, który jest gorący, ponieważ dzisiaj właśnie dostaliśmy Kurde, maila. Nie o czym coś no. powiedzieć. No. Otóż pamiętacie te popslate? <grym> popslate 2. Popslate 2? co Z Wojtkiem kupiliśmy je ponad rok temu. W zeszłym temu. roku, chyba w czerwcu? Chcieliśmy, nie, w, Czy marcu. w marcu chyba, tak, no. Chcieliśmy z Wojtkiem sobie sprawić taki prezent na iPhone, a jeszcze wtedy 6, yes. iPhone 6S, chyba nawet. Chcieliśmy kupić taką obudowę, którą się nakłada na telefon. i ona jest powerbankiem jednocześnie, z tyłu jest ekranem e-inkowym, e Wspiera tak. aplikacje, straty, taty, taty, I to kosztowało chyba, ja nie pamiętam dokładnie, bo Na polskie zapłacić, to tak tam po... 350 zł 50... na, na sztukę. Na sztukę. No i te pieniądze poszły, Miało być dostawa w wakacje, potem we wrześniu, potem chyba z tego co pamiętam w grudniu, i teraz ostatnia informacja była, że w marcu. No i mamy marzec, i dostaliśmy oczywiście informację taką, że sorry guys, zamykamy biznes, I declare bankruptcy, nie dostaniecie żadnych swoich pieniędzy, żadnych produktów, i jakby elo. No i tam opisują oczywiście dlaczego tak się stało, że nie dostali certyfikacji od Apple'a, bo wykorzystali mieszankę plastiku z jakimś tam metalem w środku, który zaburzał komunikację anten w iPhone'ie ze światem zewnętrznym, co jest oczywiście nie do, no nie do absolutnie nie do przeskoczenia, nie, nie można tak bo tak mówi nu, nu, nu. Um, no i gdyby mieli jakby to poprawiać, to wymagałoby to od nich mega dużo funduszy i tak dalej, i tak dalej, których nie mają, nie udało im się zebrać, odzywali się do różnych aniołów biznesu i żaden z nich nie chciał w to zainwestować. No i skończyło się tak. Kasa się skończyła. Frajerów nie było, żeby zapłacić. Um, I zamykają biznes, no. Także nie dostaniemy tych z chociaż uważałem, że to jest jeden z fajniejszych gadżetów, który moglibyśmy fajnie opisać w podcaście. kupiony za własne pieniądze no kurde słabo no słabo zapłacił za to zobacz jak <laughs> zapłacił na Kickstarterze nie dostał produktu zobaczmy no i niestety to też pokazuje, że chyba, chyba się tak definitywnie skończyła moja przygoda w inwestowanie w produkty, które jeszcze nie istnieją. Ani na żadnym Indiegogo, ani na żadnym Kickstarterze. No po prostu czuję, że no czuję się trochę, znaczy właściwie tyle czasu już minęło, że trudno mówić o jakimś wiesz, że czuję się oszukany. No z... Trochę nas odciągali w czasie, cały czas przekładali te premiery, wiesz, już się przyzwyczaiłem do tego, że prawdopodobnie nigdy już nie dostanę te, tego produktu. Ja, ja nawet rozmawiałem z tą chyba z tydzień temu i powiedziałem Wojtek, napisz do nich tak. maila, że chcę na 7+. Plus. Tak, tak, to było w ogóle zabawne. Ja w końcu napisałem tego maila, no nie dostałem odpowiedzi, ale już chyba rozumiem dlaczego. <noise> no słabo, słabo, no to jest wiesz, tak... W sumie to wiesz, żałuję przede wszystkim, yy, dlatego że ten produkt naprawdę wydawał się ciekawy. Wiesz, jakby, kurde, no. Z, już nawet wymyślałem, jak kupowałem to, na, yy, czy wspierałem ich na Kickstarterze, że właśnie nie musimy uniknąć mówienia o tym yy, jako kupno-sprzedaż. Yy, to myślałem sobie, kurde, fajnie, bo będę mógł sobie na przykład, ja, miałem taki pomysł na. Viralowe wideo, na, że na przykład kręcisz tylną kamerką, a na tej, na tym ekranie e-inkowym wyświetlasz napis, nie wiem jakiś na przykład smile. smile i ludzie by się śmiali i to by było takie fajne wideo i bardzo łatwo do wykorzystania, ale w ogóle myślałem, że można, można to wykorzystać właśnie do przekazywania jakichś informacji, wiesz, w ciszy ludziom, którzy są, nie wiem, w słuchawkach e, wiesz, na przykład kurde cool, do... Pod, podsuwasz, a tam na ekranie pchnie, albo, albo na przykład z, zdjęcie, nie wiem Łukasz mam chorą córkę Jezus Przepraszam. Mam w oczach, naprawdę. No więc tak, właśnie. Właśnie to wymyśliłem sobie, że to by było piękne. Można by robić takie śmieszne rzeczy, nie? Tak jak koleś. Pamiętasz, jak czytaliśmy o tym, że koleś przez Airplay. Nie, przez Airdrop wysyła ludziom w metrze y, śmieszne zdjęcie? Nie? Mhm. Kurde, na Verlżu był taki tekst, że koleś jeździ, już nie pamiętam nazwiska niestety autora, ale jeździ metrem, włącza sobie Eldropa, ustawia nazwę swojego iPhone'a na jakąś śmieszną, typu nie wiem, stacja kosmiczna, i w, 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 włącza Eldropa i patrzy, komu może wysłać zdjęcie. I wysyła im zdjęcie e, leniwca w takim stroju kosmonauty, i patrzy po ludziach po twarzach na reakcję. Stary, to jest genialne. To jest po prostu genialne. No i widzisz, można by było to zrobić prawie że in real life. Bojtek, daj mi linka do tego, mam chorą córkę. Dobrze, dam. Dam, bo y, trzeba wspierać y, biedę. Czy, znaczy, no, dobra, przestańmy, bo zaraz będzie, że wiesz. Nie, no to jest... Y, to, to nie jest oczywiście śmieszne i nie jest śmiech z tego... Y, no wiesz, że, że ktoś może mieć naprawdę chorą córkę, tak? No ale to jest. Utarał się już coś takiego, jak na zasadzie, że no, mam chorą córkę, więc dawaj, a bo, bo ja bym się coś No wiesz. tak, 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 tak. E, także e, zresztą wiadomo, jest to direct nawiązanie do tego śmiesznego zdjęcia małpy, która bardzo jest podobna do Łukasza. I, i tam jest taki, o, już. Znowu opowiadamy sobie obrazki. W każdym razie. Eee, uważam, że to byłby fajny produkt. Naprawdę można było z tym zrobić dużo jakby takich ciekawych rzeczy. A oprócz tego był powerbankiem, więc było spokojnie. No, niestety nie dostaniemy go. Umarle, umarło i widziałem, że na wąsaczach też ktoś rzucił link, że, czy, czy to przypadkiem nie jest to. Niestety to jest dokładnie to, więc sprzętu nie dostaniemy. Ale są jeszcze dwie ciekawostki, szybko powiem. Jedna jest taka ciekawa, że indie, gierki indie mają swoje stałe miejsce w App Store'ze Which is cool, bo to jest fajny ukłon w stronę producentów właśnie takich gierek, które nie mają zbyt dużo, e, zbyt dużo pieniędzy na promocję, więc mogą się pojawić. Wesła <grym zresyłam> Wojtkowi <grym zresyłam> śmieszne obrazki, czekam na jego reakcję. <noise> jak on mówi, to jest najlepsze. Najgorsze jest, <noise> jak wysyłasz mi. Dobra, weź to, zalinkuj do tekstu, żeby wiadomo było, że. Podlinkowałem. No, bardzo dobrze. Znaczy... Żeby nie było, żeby po prostu się śmiejemy, wiesz? Z, z rzeczy, które. E, e, z czego się śmieje, tam ostatnia ławka? O Bo właśnie. Może wszystkim No to powiedzieć? proszę, pokazujemy wszystkim, żeby wszyscy się mogli e, zaśmiać. Indie gierki są w App Store, mają swoje stałe miejsce, which is very cool, ale jest jeszcze jedna bardziej cool rzecz, którą Apple zrobił. Nie wiem, czy wiesz, ale. Apple Care Plus można teraz kupić nie tylko 60 dni po zakupie, ale nawet rok po zakupie iPhone'a. A to jest takie coś, że na przykład, jak kupisz sobie Apple Care Plus, to za 29 dolarów możesz wymienić sobie zbitą szybkę w telefonie. And this is awesome. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry ruch od strony Apple'a I byś muszę powiedzieć, że nie wiem czy przypadkiem jak kupię w tym roku iPhone'a Bo taki jest plan Czy tego Apple Care Plus nie kupić sobie, żeby mieć spokój w duszy I spokój w kieszeni A ile on kosztuje, tak z yy, 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 yy. Nie wiem dokładnie w tej chwili, bo to też zależy na jak długo kupujesz, bo tam też są jakieś wersje yy, czy na rok, czy na więcej, czy i tak dalej. Wsparcie Apple Care, już wchodzę, za zobaczymy. Yy, fachowe wsparcie techniczne, kup teraz. No i co? A, numer seryjny, a, no to się nie dowiem, nawet, bo numer seryjny urządzenia i tak dalej, i tak dalej, no dobra. Wlazłem yy... na oficjalną stronę, no. Aha, ale tu jest, dowiedz się więcej na temat produktów Apple Care. No, kup teraz Apple Care. No tak, numer z seryjny urządzenia, a to ja może to wpiszę, tak. No to spróbuj, No jak chce ci się to, to, to możesz wpisać. No, w każdym razie rzeczywiście jest to bardzo fajny ruch, bo nie trzeba mieć tego ciśnienia, że mam tylko 60 dni. E, zawsze można to zrobić trochę później. I to przedłuża nam może nie samą gwarancję, ale na pewno można dużo, dużo taniej wymienić sobie szybkę i to jest mega awesome. Także polecam, polecam, polecam. I taka ciekawostka, że jeżeli na przykład teraz zbiliście sobie szybkę i chcecie jednak może wykupić to Apple Care, żeby później naprawić ją na świeżo i za mniej kasy, no to niestety to tak nie zadziała, bo żeby kupić Apple Care, trzeba y, iść normalnie do salonu, iSpot albo Cortland albo gdziekolwiek i tam y, sprzęt jest poddawany y, analizie, czy właśnie jest, jest wszystko ok. Testą. Są testy, sprawdzają szybkę, czy nie jest pęknięta, sprawdzają, czy w środku jest wszystko ok y, i dopiero wtedy można ten Apple Care kupić albo nie. No to ja właśnie odpaliłem iPhone 7 plus, uh -huh. tak? Potwierdzono dla zakupu. Mam telefoniczne wsparcie techniczne What? do maja. Uh -huh. Zakres napraw i serwisu aktywny do 27 lutego. I. Gdzie to jest w ogóle? No, nie wiem, jak to ku... Znaczy, a, Dowiedz nie się. wiem, czy w Polsce w ogóle ta opcja już działa, w sensie. AppleCare że... w ogóle jest, w Polsce. no to no to, nie, to, problem, to że AppleCare jest, to, to wiem, ale nie wiem, czy już jakby ta oferta, wiesz, tych 60 tych, tego roku. Ale jest. To, ja, to, to ja i tak powinienem mieć to na tych dwa tygodnie tak, temu, tak. nie? A, zarejestruj plany i zarządzaj nimi, to może tu być, mhm. to. W ogóle to nie wiem, czy Apple Care nie, nie, nie kupuje się yy... po prostu nie jako usługa, tylko kupujesz taki jakby dędzel, no nie? I wpisujesz kod na stronie internetowej i działa wtedy Apple Care. To tak? W ogóle no, działa? Nie wiem jak to działa szczerze. Mówiąc, bo nigdy nie kupiłem, nawet na kompa nie kupiłem, a kosztowało dużo pieniędzy. Ale stwierdziłem, że kurde. Je... Takie rzeczy się nie psują, więc wystarczy mi standardowa gwarancja. No właśnie, szukam jak się kupuje Apple Car. I ile kosztuje? O, jest kup no. Apple Car. Mhm. No i ciekawe. iPad. i nie mamy. Nie można chyba kupić Apple Car na iPhone. No właśnie, ciekawe. Bo nie, bo nie widzę, bo widzę komputer Mac Aha. i iPad. A, widzisz, No to nie wiem, jak to działa. Trzeba by się dowiedzieć. Na pewno w Stanach zrobili taki ruch. Myślę, że to kiedyś do nas dojdzie może jak będziemy mieli na przykład nie wiem, Apple Store kiedyś na Kortlandzie też nie, też nie ma, jest tylko dla Maców okay. i dla iPada no, no to... dla, ale w ogóle dla, dla Maców kosztuje, tak na przykład aha, jest dla Maca Pro, protection plan kosztuje e, tysiak no tak, a dla e, iPada no to już jest mniejsza, bo kosztuje 350 zł, to już jest wtedy sensownie no no to już wiesz, to nie jest dużo kasy, a, a naprawdę dużo, y, dużo się dostaje w, w tym, tym. Nawet wejdę teraz i dokładnie co jest? Ym, co jest objęte? iPad, bateria. Nie wiem, tu jest jakaś trójka. Trójka mówi. Ochrona serwisowa dotyczy spadku pojemności baterii poniżej 80%. OK Airport Urządzenie AirPort musi być zakupione nie wcześniej niż 2 lata przed zakupem iPada lub w okresie obowiązywania wykupionego planu ochrony Apple Carpenter. Co? To AirPorta? What? Dołączony kabel USB i zasilacz. O! To jest ważne. Widzisz? Jak ci się kabel USB przetrze, to go dostaniesz za free. Wreszcie. No okay. wiesz, wiesz jak to jest z tymi kablami. No, także taka ciekawostka. Ale no tak, to dotyczy jednak stanów, więc yy, tak sobie pogadaliśmy jak zwykle bez sensu przez ostatnie 10 minut. No ale pierwszy raz nam się zdarzyło bez przesady, nie? No, nie no, oczywiście, że No właśnie, czas... no. Także tak. No nieważne, ale to można będzie coś zrobić z tym aplikacją. Znaczy, chyba warto, tak mi się wydaje, że jednak jest to opłacalne. A jeżeli do iPhone'u wejdzie kiedyś do Polski, no to już w ogóle warto, bo to jest jednak sprzęt, który nosimy cały czas przy sobie i cały czas jest narażony na jakieś, wiesz, niespodzianki. Chociaż odpukać mój się trzyma nieźle, a noszę go, jak sam wiesz, bez żadnego opakowania, no jest GiteS. Ja teraz noszę w tym pokrowcu i powiem ci, że też jest całkiem spoko. Co prawda pokrowiec nie jest jakoś mega, ale. W ogóle przywykłem do dużego rozmiaru. Okej. Okay. Bo, bo to jest tak wojny Bo że Jak się to popieści, jedyna, to się wszystko zmieści. Bo to nie jest jedyna duża rzecz, którą mam. Mm -hmm. Więc to, że mam dodatkowo teraz duży telefon. Mm -hmm. Okazuje się, że, że to jest całkiem wygodne i, i przywykłe. No to brawo. To super. A ja chciałem jeszcze na sam koniec pogratulować, ponieważ w poprzednim odcinku ogłosiłem krótki konkursik na zdjęcia kontaktów. I, i okazało się, że rzeczywiście dostałem dość dużo takich maili ze zdjęciami kontaktów, bardzo różnych, bardzo mi się wszystkie podobały. Natomiast najszybsi, a szybkość była tutaj najważniejsza był, byli Filip Wicha i Michał Łapiński i oni dostaną ode mnie Ripitery. będę ja jakoś na początku przyszłego tygodnia wysyłał a koszulkę dostaje Radek Dudek z Krakowa więc gratulujemy wszystkim i myślę że powinniśmy jeżeli masz jakieś niepotrzebne rzeczy w domu to powinniśmy raz na jakiś czas robić takie rozdawnictwo ponieważ Generuje bardzo dużo feedbacku i to jest bardzo miłe, że ludzie chcą i się po prostu odzywają, że hej, jesteśmy, słuchamy, i że robicie fajny podcast, bo takie wszystkie maile praktycznie mówiły o tym, że, że robimy fajny podcast, więc to jest bardzo miłe. Pojawił się też jeden mail, że napisał go chyba Miłosz, że ma chorą córkę i chciałby dostać peter. Yes. <laughs> Więc, jakby, e, memes strong. E, ale bardzo serdecznie dziękujemy e, i gratulujemy zwycięzcom. E, myślę, że częściej możecie się spodziewać różnych rozdawnictw, bo ja ostatnio robię trochę takie wiosenne porządki w domu. Jak znajdę coś, co mi się nie przydaje albo jest niepotrzebne, to staram się po prostu oddać go tym, którzy są bardziej. Potrzebujący. A za chwilę będę nie niewykluczony, że sprzedawał nawet MacBooka starego, bardzo starego, bo z 2012, ale działa jeszcze, więc może ktoś będzie zainteresowany. Aha. Tego Pro? Tego Pro, tak. No, szanuję to. Z tego wiesz, co kiedyś w pracy go miałem. Tak, tak, będzie... tak. To no. ja, to, ja, ja to szanuję, to jest całkiem wszystko spoko. Dużo można grzebnąć w środku, wymienić nawet. Ten... My... Podobno jak zrobisz, tak, że można w tym komputerze włożyć Macapro do środka. <gry> tak, niewykluczone, że wiesz. Ale wiesz, ma wymieniony dysk na SSD, znaczy wyjęty y, czytnik płyty i zamieniony na dysk SSD, więc wiesz, jakby... sam to robiłem, własnymi rączkami, także wysoka jakość. Ale to jeszcze dam znać. Na pewno myślę, że wąsacze dostaną pierwsi info, że, że taka jest opcja. Bo jakby wiadomo, wąsacze kochamy najbardziej. Oczywiście, dokładnie. Tak. No co, co, to, to, co? Słyszymy się za tydzień. Wiadomo, X. Tu się nic nie tak, zmieniło. No i zmieni o to chodzi. Słyszymy się za tydzień w 157. I bardzo dobrze. A później. Dziękuję 8 bardzo. 9 i 60 i w ogóle szaleństwo. Ej, znowu będzie 169. O! Z kim teraz? Trigger. No, ale wiesz, z kim teraz? No trzeba się zastanowić, nie? Będzie... Jest to podcast Gone, gone sexual. sexual. Oh yeah. No, to ale musimy rozkminić jeszcze właśnie z jakiego albo gościa, albo nie, albo może właśnie partnera, albo partnerkę. Wiesz, kto jest, nie? Trzy to trzymaj mhm. się. Wieczór nadchodzi. Bądź siłę życzę ci miłego Dziękuję. Wam także. Albo jego dnia, albo cokolwiek. Bawcie, Bawcie się, dobrze. się dobrze. Słyszymy się w kolejnym odcinku Jesłos Podcastu. Do usłyszenia. Elo. Jesłos Podcast.